Witajcie serdecznie, moi drodzy. 16 stycznia, sobota. Mój majątek netto na dzień dzisiejszy wynosi 6 euro i 17 centów. I mam taki pomysł, bo jesteśmy w Niemczech na parkingu, gdzie jest trochę takich śmietników i przełamując tak zwany wstyd i obciach, pójdę poszukać, czy nie ma puszek i butelek tych niemieckich z kaucją. Jak znajdę jakieś, to pojedziemy do Lidla, bo ja mam jeszcze 400 km do przejechania na poniedziałek, dzisiaj jest sobota. Pojedziemy do Lidla i pokażę wam, jak się to zdaje, te butelki i puszki, jeżeli znajdziemy jakieś, i powiększymy nasz majątek. I kupimy coś w tym Lidlu, może jakieś szampony, albo jakieś płyny do płukania. Co później sprzedam na YouTubie, ktoś może z was kupi i będziemy powiększali majątek i remontowali Fiata dużego, mojego, i razem wszyscy stworzymy firmę transportową. Co? Co by na to? Także pauza i idziemy na śmietniki. Jest pierwszy sukces, moi drodzy, mamy puszkę niemiecką. Kaucją, to musi być taki znaczek i mamy wtedy 25 centów, czyli pierwsza puszka nie może być zgnieciona do naszej torby na trawniku. Także, moi drodzy, w tych dwóch tam śmietnikach nic nie było, pierwsza puszka jest, puszka nie może być zgnieciona, także ratujemy niemieckie środowisko. Lecimy dalej, tam jakieś puszki, ale to polskie to chyba nie. Zubra to nie. Musi być produkt niemiecki, z niemieckiego sklepu. Moi drodzy, nikt mi nic nie powiedział, żadnej uwagi nie usłyszałem pod moim adresem. Tu w tym śmietniku numer 46 są butelki z kaucją, tylko są głęboko. Ja sobie znajdę jakiś kijaszek albo coś, moi drodzy. Saskia, niemiecka woda, na pewno z kaucją. Jest tam tych butelek trochę. Będę musiał poszukać jakieś narzędzie zbrodni. I 46, pamiętajcie, żebyśmy nie zapomnieli. I te butelki wydobędę. Na razie mam butelkę jedną i puszkę, co leżało na trawie, nie w śmietniku. Tutaj zostawił puszkę. Może z kaucją. Może nie. Nie, ale sprzątniemy po kimś, żeby nie było, że my to tylko pasożytujemy. I tak, muszę znaleźć sobie jakiegoś kijaszka, żeby te butelki tu wyjąć. Albo tu to wyrzucimy. Tu są jakieś kijaszki. O, tam jest narzędzie. To wyrzucimy. O, jest, jest, jest. Wszystko jest przygotowane, moi drodzy. Zaraz będziemy wyciągali tu na oczach kierowcy te butelki. Może jakoś się mi to uda nagrać nawet, chociaż nie sądzę. Pauza. Wytargałem ze śmieciorów 5 butelek, moi drodzy. Była też tam jeszcze jedna, ale w niej było coś, jakiś płyn podejrzany. Także majątek nasz się powiększa, potem pojedziemy do Lidla i będzie przygoda. Zdamy to, zdamy te śmieci i uzyskamy korzyści finansowe. Pokażę wam jak, tu też coś pływa, ale dobra. Za każdą butelkę czy puszkę 25 centów, moi drodzy. Bierzemy kijaszka i idę dalej. Pokażę wam, jak coś będzie fajnego. Moi drodzy, spotkałem przyjemnego kierowcę, Polaka, z holenderskiej ciężarówki. Pan Tadek tu wyciska. Pytał się o nazwę mojego kanału, więc mu podałem. Więc pan Tadek tu wyciska i pozdrawia moich widzów. Pozdrawiam. Miłego dnia, Tadek. No, dzięki. Także wcale się nie zgorszył tym, że zbieram puszki i butelki. Mówi, że okej. Pauza.
Jak widać na załączonym obrazku, spacer nie był daremny. Teraz pojedziemy do najbliższego Lidla, który będzie przy trasie i spieniężymy nasze śmieci. Idziemy do Lidla, moi drodzy. Nasze skarby tutaj zdać. Ten nieczynny automat, musimy poczekać nasz pan tam tutaj. A czynny się w międzyczasie zrobił, więc jedziemy. Możemy sobie język wybrać. I wrzucamy nasze skarby, moi drodzy. Nie można czytać kodu kreskowego. Poszło. 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 Ta trochę brudna, ale może pójdzie. Poszło. 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 Tak się robi kasę, moi drodzy. Podnosi się ze śmietnika czy z ziemi. I 2,75 euro. Było. Wertyk. 2,75. Idziemy na zakupy. No i kupiłem 4 takie płyny do płukania, 3-litrowe. Jeden niebieski, Morgen Frisch, czyli poranna świeżość, i 3 żółte. Sprzedamy i zyskamy coś i zainwestujemy dalej. Także zostańcie ze mną. Jest przygoda, jest przygoda. A tych parkingów jeszcze dzisiaj przede mną kilka jest, więc być może, jak będzie mi się chciało napełnić naszą torbę na nowo, dlaczego nie, moi drodzy, dlaczego nie. Pozdrawiam serdecznie z parkingu przed Lidlem, gdzieś w Niemczech, nie wiem dokładnie, a obok jest Aldi i prosperują oba. Jak to jest? Także te płynie sprzedamy i zainwestujemy w dalsze jakieś. I tak nasza firma transportowa powstanie wspólna. Może wy chcecie kupić? No, musielibyście być z Cieszyna, żeby nie wysyłać tego. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. W sobotę 16. Z filmiku tego. Do zobaczenia, moi drodzy. Do zobaczenia.